Witajcie serdecznie, drodzy fani Limited. Już od tygodnia możemy grać drafty oraz turnieje typu Sealed z nowego dodatku do Magic the Gathering, czyli Innistrad Midnight Hunt. Jest dzisiaj ze mną Maciej Duofaner Janik. Dobry wieczór. Ja nazywam się Paweł Buja-Bujanowicz, a to jest Guildmage Podcast Limited. Z okazji tego, że już od tygodnia właśnie te drafty gramy, porozmawiamy dzisiaj o pięciu archetypach. Jest to jakby pierwsza część takiego dwuskładnikowego podcastu. Następny odcinek za tydzień, gdzie omówimy pozostałe pięć. Różnica jest taka, że przeważnie robimy trochę w ciemno te odcinki, a teraz mamy już ten tydzień doświadczenia. Także rozmawiać będziemy na podstawie tego, co widzieliśmy i tego, co sami graliśmy tymi archetypami. I te archetypy to będzie UB, UW, UR, UG i GB, czyli cztery niebieskie i jeden czarno-zielony na zakończenie. Dlaczego wybraliśmy niebieskie? Ponieważ tutaj kolega Maciek uważa, że ten kolor jest bardzo mocny, bardzo głęboki. Ja zresztą się z nim zgadzam. Maćku, może na wstępie jeszcze powiedz, jak w ogóle podoba ci się ten format, co lubisz draftować, coś więcej o tym kolorze niebieskim. Ja zamieniam się w słuch. Więc generalnie format jest dużo, dużo lepszy niż to, co mieliśmy teraz. Tak jakby to wszyscy czekaliśmy na Innistrad i Innistrad jak zwykle nie zawiódł. Mamy jedno z, no na razie z ciekawszych środowisk Limited od dłuższego czasu, więc ja jestem na razie super zadowolony. No i wydaje mi się, że jakby wszystkie 10 archetypów, które są grywalne i można je w spokoju złożyć i można nimi się bawić, więc jakby na razie set daje dużo zabawy. No tutaj, tak jak sama nazwa wskazuje, mamy połączenie kolorów, które wydaje się najmocniejsze, ale to nie jest takie super dominujące, najmocniejsze, tylko dalej jakby pozostałe kolory są w stanie sobie bardzo dobrze radzić i mają dużo opcji. A co z tym niebieskim kolorem? No ja uważam, że taki głęboki jest? No niebieski jest bardzo dobrym jakby takim kolorem, no trochę jakby wspierającym, jest jakby nie jest według mnie aż takim, żeby był jakoś super targetem do twojego głównego tak w pełni koloru, ale mamy dużo jakby premium kart, jakby w tym formacie Locked in the Cemetery, czyli to, że się stwór nie odtapuje za dwa many, jest dosyć premium. Te spele i jakby card advantage na stworach, szczególnie tych niebieskich, czyli wszystko za Mechanical Disturb jest premium. Dodatkowo mamy trochę card advantage i no jakby dużo dobrych jakby uncommonów i jerek, więc jakby wszystkie elementy robią niebieski po prostu bardzo grywalnym kolorem, tak? Jakby choćby na przykład takie karty jak Scap Wrangler, czyli możliwość tapowania teoretycznie trzech stworów, żeby tapnąć jednego, z reguły wydaje się dosyć średnie, ale przy jakby armii zombie, które tworzymy, to świetnie można je zużywać do tego. I jakby dzięki temu cały ten archetyp i cały ten kolor sobie dobrze radzi. Mamy dużo, dużo opcji, żeby robić card advantage, fajne bomby. Więc no niebieski jest bardzo mocnym kolorem w tym secie. Słuchaj, a czy zgadzasz się z tym, że Organ Hoarder to jest najlepszy common w secie? O, co źle pisałem. Organ Hoarder. Okej, okay, mamy to. Mam go bardzo wysoko, jakby ja lubię karty, które robią card advantage, a za 4 many 3-2, jakby ciężko mi powiedzieć, on jest najlepszym commonem i tutaj może bym się kłócił, bo jakby no nie jestem pewny i wydaje mi się, że są różne sytuacje, no ale to, że on zwraca kartę i pozwala wrócić, no to jest bardzo mocny for dropem, ale no tutaj jakby no nie jestem jakby do końca przekonany tym. To nie jest tak, że grałbym nim nieskończenie wiele, choć widziałem tego typu deki i wydaje mi się, że jednak no nie, jakby nie uznałbym tego jako tak jakby bezapelacyjna i bezdyskusyjna rzecz, więc stawiam, że nawet jeżeli okazałoby się, że jest najlepszym commonem, no to nie jest jakby jakoś super powyżej, jakby tak bezapelacyjnie i inne są na podobnym power levelu. Kurde, ja go uwielbiam. O pierwsze miejsce u mnie bije się z Diregraph Hordą, czyli kartą o jeden mana droższą, czarną. Zombie 3-4, który wchodzi z dwoma zombiakami i usuwa przeciwnikowi dwie karty. Albo sobie. W jakichś rzadkich sytuacjach może się to przydać.
No i jak już mówimy właśnie o kartach niebieskich i wspomniałem o karcie czarnej, to przejdźmy po prostu do przeglądu tych archetypów. I właśnie pierwszym archetypem będzie UB. Mam tutaj screenshot z mojego trofeum 3.0, tym deczkiem udało mi się zrobić. Jest to takie typowe UB, mamy tutaj dużo commonów przede wszystkim. Faktycznie mam jakieś tam erki, które poprawiły jakość deku znacznie, ale takim korem są przede wszystkim stworki, które pozwalają tapować trzy stwory, żeby osiągnąć jakiś efekt. To jest bardzo ważne w tych dekach. Mamy Lorda Zombie, on jest bardzo premium w tych dekach. Mamy trzy tropy do wyboru najczęściej, albo Zombie z Deftaczem, albo Falcona, który wchodzi z Zombie 2-2. W slocie czwórki najważniejsze są właśnie te hordery. Ja uważam, że to jest najlepszy 4-drop w UB, przynajmniej jeżeli chodzi o dostępne komony. I na przykład często się ścina te Gale Driftery, żeby zmieścić jak najwięcej horderów. W slocie piątek bezapelacyjnie najlepsza jest horda. Całość doprawiamy możliwie dużą ilością removalu. Są różne utility karty, które bounce'ują na przykład stwory albo kontrują spele. Czy ja, jak widać tutaj na obrazku, gram tym Rotten Reunion i wszystkie te karty, te trzy, które wymieniłem, one zawsze robią nam zombiaka z DK-em i one są bardzo ważne w tym deku, ponieważ po pierwsze zwiększają zasięg, po drugie są tapowalne dla tych naszych stworków, które tapują, no i też zdarza się, że musimy je poświęcić dla jakiegoś innego efektu. To wszystko razem bardzo dobrze działa, nawet jeżeli jest złożone na samych commonach. Luis Scott Vargas przez ostatnie kilka dni forsował ten archetyp na arenie. Udało mu się dojść do Mythica numer 1. Czy to jest dobra strategia? Ja uważam, że nie. Tutaj mówię o forsowaniu. Moim zdaniem dużo lepsze wyniki osiągamy, jeżeli po prostu patrzymy, co jest otwarte, idziemy w te kolory, ale UB wydaje się bardzo mocnym archetypem. Takie top 3 moim zdaniem. No ja bym powiedział, że nawet top 1, także tutaj i tak nie ma jednego z najlepszych commonów do tego, czyli nie masz Awakenerów, tak, Skatik, bo to jest jeden z najlepszych jeszcze kart w tym archetypie. No i to po prostu jeden za jedną czarną, to za dwa i poświęcenie zmienia się w 4-4 i dobieram kartę. Okej, okay. No karta jest spoko. No jest premium commonem w tym archetypie. No i generalnie żyłem za po prostu większość tych UB kart, no robi jeden za jeden plus, tak, że albo zostawia nam właśnie te tokeny z DK-em jeszcze, albo jakby jakieś inne, albo zwraca nam kartę w jakikolwiek inny sposób, albo ma statystyki dobre, ma deftacza, no ten 2-2 zatrzymana z deftaczem, który zostawia zombiaka, jest po prostu też świetną kartą, więc mamy dostęp do dużej liczby dobrych removali, więc no UB jest no najstabilniejsze, tak, pod względem tego, że mamy dostęp do premium czarnego removalu, który czarny ma naprawdę bardzo dużo removalu w tym secie i ma tutaj dodatkowo mamy to wzmocnione dużą ilością opcji, które robią nam właśnie takie jeden za pół, takie półtora za jeden, także te karty po prostu coś ze sobą zostawiają zombiaka, dają jakiś dodatkowy efekt, no i łatwo, bo to format jest dosyć agresywny w większości przypadków, bo te jakby dobijane obrażenia nagle z DK-em są zatrważające i potrafią jakby dobić, no i co tu dużo mówić, no jakby jeżeli jakby idąc w UB, naprawdę ciężko zrobić, skończyć z deckiem, który sobie nie poradzi, także jakieś tam rundy na pewno ukradniemy, no po prostu to są same najsolidniejsze karty, tak. I szczerze właśnie głównie na commonach mamy wysoki power lever, to tylko robi robotę. Jeżeli chodzi, to właśnie to co mówisz, że te zombie z DK-em są zatrważające, że one zawsze wpijają damage. Tutaj Ben Stark na Twitterze bardzo fajnie zauważył, że właśnie format jest na tyle agresywny przez te zombiaki, że można rozpatrywać, tak jakbyśmy grali z 16 punktów życia, że zawsze nam gdzieś uciekną te damage. Właśnie przez zombiaki głównie. Ja na przykład jeszcze tutaj słowo o tym Rotten Reunion. Ta karta jest bardzo niepozorna. Kiedy ją oceniałem, to wydawało mi się, że kurczę, ona w zasadzie nic nie robi. To jest bardziej taka karta side'owa, jeżeli przeciwnik ma jakieś mocne flashbacki albo coś takiego. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze możemy zrobić jakiś blowout, kiedy przeciwnik chce sobie na przykład wrócić stwora, a po drugie to jest 4 powera z haste'em,
którego przeciwnik może nie spodziewać się, kiedy oddaje turę, a my z końcem jego tury odpalamy to dwa razy i mamy po prostu dwa tokeny, 2-2, które zaatakują, wbiją lethal z naszym stołem. Także to trzeba się liczyć z tymi zombiakami. Mieliśmy duży problem na początku, jak je oceniać, bo nie wiedzieliśmy, czy one będą warte tyle, to tylko 1-1, czy to będzie pół karty, ćwiartka karty. No, ciężki był temat, kiedy się czytało spoiler. Dopiero w praniu zobaczyliśmy, jak to fajnie wszystko działa. No to pytanie to jest kwestia taka, jak ktoś po prostu nie da odpowiedzieć, tak? Bo nie wie się, jak wygląda dokładnie środowisko, nie wie się, ile grywalne jest tak naprawdę storów, nie wiem, 2-3, jak często jesteśmy zgłuszeni do ataku, jak często te stoły się jednak trochę stopują nawzajem, że mamy te, zbieramy te tokeny i jesteśmy w stanie tapować i używać tych tapki 3. I to, że ogólnie, no to jest akurat set, w którym tapnięcie 3 rzeczy, żeby wywołać efekt, jest spoko, jest grywalne, a no ciężko sobie to wyobrazić w większości innych setów, tak? Te karty, które byłyby jako 2-1 dosyć mech, tutaj są naprawdę spoko. Za to stwory 2-3 są bardzo słabe właśnie przez obecność zombiaków i to, że nie mogą ich blokować. Czy są bardzo dobre przez to, że mogą zatrzymywać zombiaków. Sorry, miałem tam stwory 3-2. Tak, bo to są dużo nie blokują. Tak. Muszą mieć naprawdę jakiś dobry, solidny efekt na sobie, żeby takim stworem grać. Okej, okay. Następny archetyp, czyli UW. Tym razem mam backlistę od naszego kolegi Radka Kaczmarczyka. Misza, pozdrawiamy. To jest talia, która bardzo lubi mielić siebie po to, żeby trafiały tam stworki z umiejętnością Disturb, ale jakby nie musi tego robić, bo już samo to, że my możemy stwora zagrać raz, on się wymieni, a potem zagrywamy go z grobu, to już jest super. Jest taki bardzo fajny common, Lunar Veteran, który przez to, że każdego naszego stwora zagrywamy często dwa razy, no to daje nam bardzo, bardzo dużo życia. I talie, które normalnie, ich planem jest bicie 20 obrażeń, kiedy grają z takim UW, w którym mamy tego Lunar Veterana i muszą wbić 30 obrażeń, to może im się to nie udać, a my ich wtedy powoli zabijamy w powietrzu. No właśnie to jest główne założenie tego UW tak naprawdę, że dlatego też te weterany są świetne, no bo to jest karta, która jest 1-1 w pierwszej, często wbije jakieś 2-3 obrażenia sama z siebie, bo sobie coś tam doatakuje, a tak naprawdę głównie chodzi o to, że te pozostałe, nie wiem, tudropy, które zagrywamy, one są jako 2-1 typy najczęściej, mają zginąć i potem być zamieniane w jakiekolwiek latacze, którzy już będą w spokoju przebijać te obrażenia. Więc to jest taki archetyp, który jakby to tutaj dwa najbardziej premium uncommony, jakie sobie można wyobrazić, no to jest to oczywiście UW, Gravekeeper, który jest niesamowity w tempo, jakby ta karta jest tak dobra, jeżeli chodzi o plan tego deku, czyli takie właśnie wysypanie się w stół i w early, a potem już dobijanie i przebijanie się lataczami, jak i oczywiście jest Omnius Roast, czyli to, co robi tokeny i jest enchantmentem, i robi, znaczy robi birdy 1-1, które też jakby są takim planem masy. Tutaj widzę, że jeszcze Radek ma taką wersję full card advantage, bo tu widzę 3 organ horderów, którzy oczywiście mają tutaj dodatkowe value, bo oprócz znalezienia tej karty, to znalezienie karty do grobu, to jest dodatkowe tam pół value. No jestem bardzo zdziwiony, jak dobrze działa ten deck. Ja też jakby wydraftowałem go, miałem taki no niesamowicie mocny deck, że grałem na ponad 40 kartach, bo się bałem, że się będę self-milował, bo miałem tych gridkeeperów 3. I nagle się okazało, że jakby to, co oni robią w tempo, no to jest chora sprawa, tak? No bo to jest najczęściej to, że on zagrany po prostu znajduje coś do grobu, czyli jest jakby, zwraca nam kartę, a dodatkowo potem jest trochę na przykład takich sztuczek, które wydawały mi się na początku totalnie niegrywalne, a w tym deku robią się świetne, czyli za jednym biały połóż kanterek David Julian do końca tury z flashbackiem, tak? Takie dużo, dużo gorsze travel preparation w tym deku jest niesamowicie mocne, tak? No bo czasami jak zagramy tak w tempo, tapując stwora, atakując, zostawiając na przykład stwora do bloku, no to takie UW w tej wersji, ale to jest takie najbardziej klasyczne UW, tak, najczęściej w Limited mamy właśnie UW Evasion, UW Lataki, no i to jest też, uważam, że jeden z topowych archetypów. Ale tutaj jakby zupełnie inaczej ten deck działa właśnie dzięki Disturbowi i to jest fajne. Ten set jest dosyć skomplikowany, jest dużo bardziej skomplikowany niż Adventures in the Forgotten Realms, co mi się osobiście bardzo podoba. I w ogóle ten set wynagradza, mam wrażenie, dobre granie, dobre draftowanie i dobrych graczy limited. Ja się bawię tutaj naprawdę świetnie. Sporo czasu spędziłem na analizie spoilera, różnych kart, różnych decklist. Oglądam streamerów i
czuję, że to naprawdę ten czas poświęcony na granie Innistradu jest mi wynagradzany w postaci kolejnych wygranych draftów. A propos Rusta, czyli tego enchantmentu zatrzymana, który przy zagrywaniu karty z grobu robi nam ptaka 1-1, który nie może blokować, który może blokować tylko lataki. Radek dzisiaj powiedział, że ta karta jest słaba na streamie swoim i kurczę, no ciężko mi się z nim zgodzić, naprawdę, bo ta karta zagrana w trzeciej turze w UW dla mnie jest świetna. Znaczy ja uważam, że ona jest dobra tylko w UW, tak? To też zależy ile mamy, tak? Tutaj z tego co widzę, to Radek ma 10 czy 9 kart, które możemy zagrać z grobu jako spele, no i wtedy to ma sens, tak? I w takich rzeczy jest, jak składamy dobre UW, to ono powinno mieć mniej więcej tyle, albo nawet więcej tego typu efektu, więc wtedy jest okej, tak? Ale to jest dla mnie karta tylko do UW, że jakby w pozostałych kolorach jest trochę jakby za wolna. W Blue Redzie też zagrywanie tych kart z flashbackiem też jest za wolne. Jakby bardziej potrzebujemy właśnie tego efektu, tutaj idziemy w 6 i dlatego w UW jest dobre. A w pozostałych kolorach nie bardzo. Jeżeli chodzi o Rusta, to on jest super z tym courage'em jeszcze. Ten połóż jeden kanterek za białą manę. Czasami jesteśmy w stanie zrobić dzięki temu dwa tokeny natury. No i wtedy tak, to już jest świetne. No mówię, to też jest ogólnie dobra karta. Ja się tego nie spodziewałem, ale też jakby dużo się zmieniło. Tak samo na przykład to, jak z łatwością biały kolor kładzie kanterki. Tak, mamy tego stwora 1-1 First Strike z Ward 1, który w swojej dystrybuowanej wersji daje Warda wszystkim, tak? I jako stwór 1-1 na początku myślałem, że jest taki mech, a potem nim pograłem i okazuje się, że to jest jeden z lepszych one dropów w secie, bo z kanterkiem 1-1 już jako 2-2 first strike to jest naprawdę mega, mega dużo. To jest już uncommon, tak? Chaplain of Arms i jakby tą kartą też jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony. Tak, więc jakby ale... ten UW ma bardzo fajny plan taki właśnie zablokowania ziemi, czy tam po prostu tutaj nawet nie tylko dużymi defensywnymi stworami, ale po prostu takimi armią typków 2-1, którzy po prostu mają zginąć. Jak zginą, to odzyskujesz kartę. Gry potrafią być bardzo długie w UW. Jedne tak. Z dłuższych właśnie mam tym archetypem. To jest takie grindowanie, zegar ci leci, a ty sobie grindujesz. Dobra, przejdźmy do trzeciego już archetypu, czyli do Blue Reda. W Izecie mamy taki typowy temat, bo mamy spele. Chociaż on jest trochę podsycony jakby tym, że no jest ten flashback, tak? Czyli każdy zagrany spell teoretycznie może być zagrany jeszcze raz, a więc tych triggerów mamy więcej. Premię dostajemy głównie z takich kart jak The Lord of Secrets, jak Seize the Storm, jak tutaj chyba tego nie mam, ale Thermo Alchemist. No i w zasadzie ten deck się nie różni niczym, oprócz tego flashbacku, od innych dodatków, gdzie taki archetyp już występował. No to jest najbardziej klasyczne, Blue Red Tempo, w większości przypadków to co, albo mamy właśnie, albo takie tutaj czerwony removal, niebieskie card advantage najczęściej, plus czasami niebieskie jakby tempo sztuczki, dodatkowo wszystkie istniejące stwory, które są albo bardzo dobre w danym koszcie, albo są po prostu, mają dodatkowe synergie z zagrywaniem spali, więc no jakby Blue Red to jest chyba najbardziej przemielona i niezmienna koncepcja dwóch kolorów w Limited. Także tutaj bardzo rzadko coś się nietypowego dzieje. Tutaj najczęściej są po prostu Blue Red spele i tutaj mamy dokładnie to samo. Mamy wilkołaki, bierzemy, po prostu zagrywamy najlepszego wilkołaka, jakiego możemy, albo najlepszego stwora, który ma synergię ze spelami. I zabijamy większość rzeczy, które się dzieje przeciwnikowi. Potem zagrywamy kartę, która robi nam dwa card advantage, albo powiedzmy draw 2, draw 3. No i w taki sposób wygrywamy sobie grę. Jest jeszcze latak za 5 mana, czerwono-niebieski. Tutaj go nie trafiłem, ale on rośnie, bazowo jest 2-4 i rośnie 2 z przodu za każdy spell i jeszcze potania nam wszystkie instanty i sorcery. Karta podobna do tego, co już wcześniej widzieliśmy, chociażby w Eldritch Moonie też mieliśmy dużego lataka, który rósł. No i też nic nowego. Szukamy gdzieś tam takiej tury, gdzie jesteśmy w stanie odpalić jego triggery więcej niż raz, no i zabijamy. No okay. Dokładnie. No, wydaje mi się, że w Bluredzie nie ma co specjalnie dodatkowo gadać, to jest jakby... Tak, o ile przebiliśmy tę rozmowę już wielokrotnie. O ile UB i UW gdzieś są w czołówce, UB to pretendent do pierwszego miejsca, UW myślę, że jest na podium, tak UR raczej w dolnej połowie bym obstawiał.
też wydaje mi się, że ten deck tak dużo mu brakuje zawsze, że okazuje się, że albo inne stwory są większe, albo removal jest lepszy i że tak generalnie trochę brakuje. Albo właśnie sobie nie radzi z armią zombich, albo nagle okazuje się, że przeciwnik... A to w ogóle Delvery to trzeba umieć flipować. To jest taka karta, że jak potrafi. To jest karta, którą jak oceniasz, jak Delver dla ciebie jest stworem 3-2, to nim grasz, ale jak Delver jest dla ciebie stworem 1-1, to go nie wsadzasz do deku, tyle to. Tutaj powiem, że na 7 zagranych gier chyba 5 razy miałem Delvera w pierwszej. Także lucky. I chyba tylko raz nie flipnął. No, ale to też, jest... jak ty grasz na Easy Mode 1, to generalnie możesz sobie grać te drafty z Delverami. To ja i moje szczęście, nie? Dobra. I teraz jesteśmy przy archetypie UG, którego udało mi się, nie wiem, raz czy dwa razy z nim grałem, ale mi totalnie nie wychodziło. Mam wrażenie, że to jest takie słabsze UV, bo on też ma te disturby, ale nie ma tych bardzo ważnych białych kart. Jest najlepszy zielony common, moim zdaniem, który tutaj fajnie pasuje, czyli Shadow Beast Sighting. I w zasadzie no, gramy takie tempo trochę, tak? Tempo połączone z Advantage z grobu. To ja się właśnie nie zgadzam, bo dla mnie UG to jest trochę inny archetyp, że UG to jest właśnie taki deczek, którego planem jest właśnie jest całkowicie przeciwny niż UFU i on nie chce wygrać z reguły tempem, tylko on sobie chce właśnie wygrać late game'em trochę bardziej, że mamy te takie właśnie karty z flashbackiem, te duże zielone spele i mamy to, że takie na late game. Tak, tutaj mi oczywiście brakuje do szczęścia, uważam, najsilniejszy uncommon, który robi powiedzmy te late game'owe zielone te, no to jest oczywiście, to są mrówki, tak? Ja wielokrotnie już zabijałem armią mrówek i uważam, że są po prostu świetne. I tutaj dla mnie plan jest trochę inny. No to jest trochę bardziej agresywna wersja, no bo po pierwsze mamy grzyba, który jest jednym z najlepszych uncommonów w secie. Czyli 1-1, który miluje nam kartę co tura, potem się flipuje w 3-3 i jest grave hatem, co w ogóle, no ta karta robi wszystko. No to tutaj tak naprawdę chcemy w niebieskimi kartami sobie przemielić early i przeżyć, a zrobić jakieś card adventy, czy jakieś tam więcej mielenia, a potem po prostu mamy te takie droższe late game'owe karty, tak? Albo po prostu mamy właśnie to zrób stwora 4-4 za 4 mana, który potem z flashbackiem jest kolejnym sporem 4-4 i to jest naprawdę mocna karta. Albo mamy te wielkie wilkołaki za 5 mana, albo potem właśnie mówię, że dla mnie six drop to są zrób dwie mrówki, dostań 3 życia, a potem zrób kolejne dwie mrówki, więc to jest raczej tego typu deck i tego typu plan. Nienawidzę mrówek, jak gram agro. No one są po prostu bardzo dobre. Jakby jest naprawdę dużo deków, które dostają mrówkami, nie są w stanie z nim poradzić. Także jakby to 3 życia i dwa typy 3-3 są już problematyczne. Tak? Taki bruler czasami po prostu nie wie, co z tym zrobić, no bo to po prostu już mu przeszkadza za bardzo. Tak. Tutaj jeszcze muszę tylko powiedzieć, że tę decklistę pobrałem z Twittera, z profilu Limited Decklist. To jest taki profil prowadzony przez jakby właścicieli aplikacji DraftSim. W ogóle, jeżeli na Twitterze oznaczycie swoją decklistę ich małpeczką jakby, czyli Limited Decklist, to oni bardzo chętnie je wrzucają. No tylko to musi być decklista, która zrobiła 3-0 na Modo albo wygrała drafta na arenie. I autorem tej decklisty jest David Royal. Nie znam, ale pozdrowienia tutaj od naszego teamu. Jedna uwaga, 41 kart, chyba byście się dogadali. Nie wiadomo. Nie wiem, dlaczego tutaj są na przykład dwa Shipwreck Siftersy, bo ja bym ściął jednego i bym grał 40. Bo nie wiem, no ja widziałem tego typu rzeczy, że jakby, że taki z większej ilością shiftersów właśnie dostałem te dwa shifters, te trzy shifters, discard dwa razy spirytów, poprawiony our helmet archiwistem i też mi dał spirit nagle, tak co przeciwnik miał tu dropa 4-5 i stwierdziłem, że no okej, okay, no, w takiej sytuacji to może grać tego typu kartami. Okej, okay, to taki termogryf trochę. Że tak, widziałem takie rzeczy w akcji, ale no mówię, no tutaj raczej to jest ten deczek, który pokazuje value właśnie farmerów, tak? No bo tu masz, chcesz mielić karty i dogrywać landy i mieć jakby dużo więcej rzeczy. Tu mamy myśli 2-3 za 3 mana, to jest jeden z premium zielonych kart, bo milowanie 3 kart w tym deku to jest i zwrócenie landa to jest najczęściej po prostu takie 2-3 typ, który dobiera nam kartę, czyli dobiera nam landa i jeszcze może przemienić do grobu sensowną zieloną kartę. Tak, Eccentric Farmer to jest dla mnie taki zielony hoarder, bardzo fajna no, karta. To jest właśnie to jest na przykład karta, do której ja bym nie powiedział, że Hordek to jest absolutnie najlepsza karta w secie, no bo on jest porównywalny. I tu jest jeszcze jedna
Karta, o której chciałem powiedzieć, Contortionist Troop, jest super. Jak siedzi w stole, to wygrywa gierki. Raz dostałem dwa takie na mordę, że tak powiem, i no, przeciwnik rozkładał dwa kantery co tury, a ja siedziałem i modliłem się, żeby dobrać jakiegoś dużego haymakera. Okej, okay. Ostatnia decklista, również od pana Dawida, również z tego samego profilu na Twitterze, czyli Limited Decklist, to jest GB i to jest kolejny archetyp, o którym ja nie mam pojęcia, bo nie złożyłem go ani razu, nie licząc jednego prelisa, na którym byłem, no ale to był Silt, więc się nie liczy. A ty, z tego co wiem, to grałeś, więc powiedz, jak to działa i co to robi. No ja uważam, że BG to jest takie, to właśnie akurat BG według mnie to jest trochę lepsze UG, bo mamy plan mniej więcej ten sam, czyli chcemy sobie trochę spowolnić to early game, tylko że tutaj robimy to dodatkowo po prostu removalem i zabijamy te stwory przeciwnika, a potem mielimy się i zagrywamy po prostu premium karty, tak? Mamy, oprócz tego, że mamy tutaj właśnie te BG uncommony, czyli mamy Gula, który jest wielkim zombiem i jest w stanie naprawdę w niektórych turach wchodzić ogromny, no to ta reanimacja, która często jest za BG i wraca nam jakby sensowne karty, no mamy te wszystkie właśnie robienia takich value, tak? No to mamy właśnie mrówki, mamy Shadows Bear Sighting, czyli te robienie typów 4-4, mielimy się i dodatkowo mamy card advantage z grobu, albo właśnie opcję, żeby sobie znaleźć reanimację. I no i po prostu zagrywamy sensowne stwory, a ze wszystkimi sensownymi stworami, które zagrywa przeciwnik, po prostu zabijamy, tak? No i tyle. I robimy nieskończenie dużo jakichś takich value, takich, że po prostu my mamy premium removal i możemy zabić każdego stwora, a z dużymi stworami od przeciwnika często się trzeba męczyć, tak? Tutaj też zwracam uwagę, że Beard Admirer to jest taki niedoceniany common, który jest fenomenalny w tych przydzielonych deckach, bo to jest 1-5 reach, który po flipnięciu się jest 3-5 i on bardzo, bardzo stopuje. Jakby te wszystkie deki, które próbują nagle się z nami ścigać, robić te wszystkie jakieś takie ataki tymi takimi no, lataczami i takimi, że po prostu się rozbijają o to, tak? Nie są w stanie się przez to przebić. Mamy czas, a potem stawiamy po prostu większe stwory. Gra się kończy. Chcemy dożyć do mrówek często tego typu dekami. Ja BG akurat bardzo polecam. Uważam, że UG nie jest takie super, ale BG to jest jeden z lepszych archetypów też. Sighting też jest bardzo fajny. To jest. Ja mogę mieć każdą ilość Shadow Beast Sightingów w deku, jeżeli już gram zielonym. Nawet w tych RG wilkołakach nielubianych przez ludzi. Tak, po prostu stwór 4-4 za 4 mana jest dobry w tym secie, to, że będzie to dwa razy stwór, no to jest też bardzo dobre. No i też jakby trzeba doceniać wszystkie karty, które usuwają z grobu przeciwnika, tak? Horda jest świetna, a tu mamy jednego z najsilniejszych erek w secie w tempo, czyli Graveyard Trip Passer. To jest tak mocna erka. To jest tak niesamowita karta, tak? No to jest jakby to, że to jest constructed playable, bo ja widziałem te deki, które tym grają. Nie daj, że robi, no, card advantage, no to jeszcze, znaczy w sensie tempo advantage, bo wysysa to jeden życie co ataku, no to po prostu jest 3-3, flipuje się w 4-4, no to jest jeden no mówię, z najsilniejszych 3 dropów w secie. I no i tutaj, i dodatkowo właśnie to też jest kolejna rzecz, w której mamy tego premium uncommona wilkołaczego, czyli Tamera, tak, Hound Tamer, czyli to, że mamy co robić z maną i możemy sobie kłaść kanterki i czuć przeciwnikowi combat, oddawać tury, żebyśmy przeszli do nocy i kłaść kanterki na naszych największych stworach, no to jest też jest jakby to. No ten deck ma generować dużo many, tak, mamy farmerów, mamy te wszystkie rzeczy, żeby to robić, no i to jest jakby założenie tego archetypu, no i dzięki temu potem w late game po prostu zabijamy przeciwnika lepszymi kartami i tym, że mamy co robić z maną. Okej, okay. Dotarliśmy do końca piątego archetypu. Zostało nam jeszcze 5, które omówimy za tydzień. Dodatek jest bardzo fajny. Ja się bawię świetnie. Ty też się chyba bawisz dobrze, nie? Ja się bawię bardzo dobrze. Chciałem go pograć trochę więcej na żywo, ale niestety no, jakoś tak w moim mieście limiter trochę sobie podumiera ostatnio, nad czym bardzo ubolewam. Dlatego siedzę i katuję to na Magicu Online. Napiszcie nam w komentarzach, jak wam się podoba set, jakie osiągacie wyniki, które talie są dla was najlepsze, które karty was rozczarowały, które was zaskoczyły pozytywnie. Naprawdę jesteśmy ciekawi tego, jak odbieracie ten dodatek. Także zapraszamy do dyskusji w komentarzach pod tym filmem, pod tym postem. Wpadajcie do nas na Discord, wpadajcie do grupy The Limited of Poland, która jest bardzo żywym miejscem i zawsze można sobie pogadać o swoich decklistach. No i grajcie, bawcie się dobrze.
Dokładnie, polecam. I jak gracie zielonym, to pamiętajcie, że mrówki są super. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja się żegnam. Na razie, cześć. Hej.